Pompka mocy. Zwykle wykonujemy ją albo z wysokości, albo z gumą, która nas odciąża. Z wysokości jest łatwo ustawić. Jaka wysokość? Na początek zwykle dobieram tak, żeby to była wysokość, gdzie prawie wstajemy. Prawie jesteśmy w stanie po odepchnięciu się od sztangi spionizować ciało bez ugięcia bioder. Przy pompce mocy startujemy z dołu, czyli możemy obniżyć. Może być trochę za nisko. To jest mniej więcej dobra wysokość na początek dla mnie, także każdy musi dobrać. Natomiast co jest istotne? Utrzymujemy ciało wyprostowane, nie uginamy bioder, wtedy można stać z każdej wysokości i staramy się odepchnąć jak najmocniej, czyli wygenerować jak największą szybkość ruchu.